Moi drodzy, słoneczko właśnie wychodzi, zobaczcie sobie sami z tamtej strony. No i nasz prom właśnie dopływa. Bilety już mamy. Wychodzimy z promu i oficjalnie jesteśmy na stronie marokańskiej. To jest nasz kierowca właśnie, tak? Który nas będzie zawoził na docelowe miejsce. Super, bajka. Widać, że temat jest dograny. Pan tutaj na nas fajnie czeka, więc nie ma żadnej obsówki. Samochodzik mamy tutaj, może lata świetności ma za sobą, ale jest okej. Kiedy wyskoczył na szybko do sklepiku, zakupić kilka rzeczy. Dobra, przechodzę na drugą stronę drogi, bo Pytry gdzieś się zagubił w tym wszystkim. Tutaj pieszy w ogóle nie ma pierwszeństwa, więc trzeba uważać. Dobra, pan tutaj mówi, że przez ostatnie kilka dni dosyć mocno padało, więc ziemia jest dosyć mokra. Basenik jest, zobaczcie sobie, proszę bardzo. A tu jest to miejsce, gdzie się zatrzymujemy. Hello, how are you? Marcin? Hi. Adam, my name is. Hi. To jest ten właśnie człowiek, do którego pisałem, z którym rozmawiałem. Wow. It's really beautiful. Dzień dobry, witamy wszystkich widzów. Kolejny dzień wypraw z petardą. Już trzeci w sumie. Fajnie się spało. 8 godzin spanka wystarczy. Piotr jeszcze tam z tyłu. Idę do sypia, wstajemy, bo nas dzisiaj czeka przeprawa promowa z Taryfy do Tangeru. Więc wstajemy, ogarniamy się, bo musimy tam być już o godzinie 8. Będziemy się widzieć za chwilę. Yo. Powiem wam tak, przypomina mi się scenariusz Teneryfy. W kranie zimna woda, w prysznicu ciepła. Zobaczcie tutaj, jak wygląda prysznic. Tak się leje. Po prostu wszędzie, tylko nie tam, gdzie powinien. W każdym bądź razie została nam jeszcze pizza, te w sumie nie pizza, tylko to calzone z wieczora. No i Hitler doszedł do wniosku, że tutaj nie ma takich możliwości, to podgrzejemy sobie ją na takim grzejniku olejowym. O proszę, już może je. No i widzicie, jeżeli macie takie problemy, że nie macie odpowiednich narzędzi, to sobie musicie radzić, tak? Czyli pizza na grzejniku olejowym. Wszystko w temacie. Taka ciekawa jeszcze jedna rzecz. Tam obok nas śpią jacyś... jakiś pan, jacyś ludzie śpią w każdym razie, nie? No i jesteśmy troszeczkę bardziej głośni z racji tego, że wstajemy i mamy wyjazd, tak? No i chłopaki tutaj zaczęli walić w ścianę, żebyśmy się uspokoili, nie? No ale przecież na petardzie się nie śpi, nie? Więc mają problem. Zobaczcie naszą kuchnię, proszę bardzo. Sztućce, chyba trzeba wszystko wymyć, Pietr, co się wydaje, bo tutaj za czysto nie jest. Ale ogólnie macie do dyspozycji kubki, szklanki, talerze, takie miejsce do siedzenia. Robimy sobie siadanko. No i robimy wypad. Pizza się już grzeje, proszę bardzo. Chytry tutaj robi szwedzki stół, jak on to nazwał, tak? Szyneczka, serek, bułeczka z nasionami, pomidorek. No i tak się właśnie pożywiacie podczas wypraw petardą, tak? Lecimy. Dzień trzeci, trzeba zobaczyć, jak wygląda kontynent afrykański. Dokładnie. Ogólnie jesteśmy podjarani, żeby zobaczyć, jak ten właściwie kontynent wygląda. No i jak cała ta sytuacja z pobytem naszym tam przebiegnie, nie? Tak jest. Moi drodzy, słoneczko właśnie wychodzi, zobaczcie sobie sami z tamtej strony. No i nasz prom właśnie dopływa. Takim będziemy płynąć, a wracamy czerwonym z tego, co wiemy. Także szykujcie się na przygodę razem z nami. Tak będzie bomba. Idziemy właśnie na odprawę paszportową, tak nam się przynajmniej wydaje, że to jest odprawa paszportowa. Tak, nie ma w ogóle. Bo tu nie ma w ogóle ludzi, tak? Ta łódka, ten prom, w którym płyniemy, właśnie przycumował. A tutaj samochody są ładowane właśnie na ten prom. Jeżeli chcecie płynąć samochodem, to tutaj, tylko że nie opłaca się tego robić. Bo dwa koła, patrzyliśmy na nas dwójkę, wypłynięcie i przypłynięcie, to koszt 656 zł bodajże. A jakbyście chcieli zabrać ze sobą samochód, to macie dwa koła. Dokładnie w tą i tamtą stronę, więc bez sensu. Zostawiacie samochód na parkingu i po prostu płyniecie sobie bez samochodu. Chyba że chcecie po prostu pozwiedzać więcej, pojeździć po Maroku, no to jak najbardziej musicie ten samochód wziąć. Aczkolwiek my mamy transport załatwiony, więc nie musimy tego robić. Idziemy w każdym razie do ala paszportowej odprawy. My mamy tylko i wyłącznie taki QR kod. Ludzie mają powydrukowane jakieś takie wydruki z tego promu. My mamy tego QR-a, więc zakładamy, że nam to jest wystarczające. Zaraz zobaczymy zresztą, nie? No i chodzi o to, że mamy kupione bilety online. No i wspaniały kuzyn Solosz zrozumiał panią,
która odprawiała nas tutaj na tym przejściu na barkę i musimy się cofnąć do tyketowni, czyli do biletowni, żeby nam wydrukowali bilet. Dokładnie, a przed chwilą, tego nie było nagrane, Hitry mnie wyzywał od najgorszych, że tu się tylko kupuje bilety, tu nie potrzeba, masz QR-a, to tam skanują. No i właśnie, wiecie co, musimy się tutaj wrócić. Nie ma za co. Dobra, jesteśmy przy okienku, w każdym razie tutaj nam pani przy okienku, proszę bardzo, sprawdza bileciki, wydrukuje, idziemy do odprawy. Bilety już mamy, idziemy tam, gdzie byliśmy wcześniej. Idziemy na Maroko. Jedno oko na Maroko. A drugie na Maroko. A tam państwo z przodu, proszę bardzo, będą sprawdzać bileciki. Lecimy. No i już jesteśmy po. Tam sprawdzają wasze bagaże, skanują je. Jest ciekawe, jak na lotnisku. Wszystko wyleciało, nie ma problemu. Powiem wam, pogodę mamy dzisiaj zajebistą, naprawdę. Słoneczko, tak, dokładnie. Słoneczko wychodzi, a my sobie idziemy właśnie na prom. Bileciki są, wszystko jest, jesteśmy odprawieni. No po prostu jest bombastycznie. Jesteśmy mega podjarani, co nas tam czeka w tym Maroku. Bo chcemy kilka rzeczy zobaczyć, ale czy to zrealizujemy? No to zobaczymy. Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo chcielibyśmy zobaczyć, no pochodzi tam trochę po górach. W zależności, żebyśmy mieć czasu, chcielibyśmy jakąś wioskę zobaczyć, no ale... Czas pokaże. Jakbyście chcieli przejechać tutaj samochodem, no to parkujecie oczywiście tutaj do góry. Takimi stromymi schodami dosyć. Macie stołki barmańskie, byście chcieli sobie siąść, poglądać coś. A tu macie taką kajutę, bym powiedział, jak w samolocie, ty. No, zobaczcie. Powiem wam szczerze, że całkiem. Kafeteria. Siedzenie jak w samolocie. Solarz, proszę. Elegancko, zapraszam tutaj. No powiem wam szczerze, chyba sobie tego nie odmówię, no bo choć ten bilet kosztował 326 zł. Ale doszłem do wniosku, że skorzystam jednak z tej oferty, którą tutaj ktoś zaproponował. I też sobie siądę i wypróbuję to krzesło, ten fotel, który tutaj generalnie jest. O, ale petarda, marokańska petarda. Zaczynamy. Idziemy zobaczyć, czy w ogóle tutaj można gdzieś wyjść na zewnątrz. Tu jest wejście na pokład ten na dole. Tu jest klasa biznesowa. Chyba tutaj nie można na zewnątrz wyjść, tak mi się coś wydaje. O, kibelek, powiem wam szczerze, nie, całkiem normalny. No. Dzisiaj dwójeczkę, to zapraszamy. A ja skorzystam sobie z pisuarku. Yo. Wszyscy stoją w kolejce i zastanawiamy się, dlaczego tak jest. Już tam, teraz wiemy. Tam kolejka jest. Pod tamtą drugą częścią szyby, no. Jest tak, ponieważ, iż gdyż. To jest odprawa paszportowa, już teraz. I my pewnie będziemy musieli też to zrobić, ale że nam się nie chce. My wiemy, jaka jest kolejność wykonywania. Najpierw jest relaks, a potem jest robota. Dokładnie. My sobie zrobimy to później. Pewnie oni wyjdą, będą się z nas śmiali, a my będziemy stali w kolejce i czekali do odprawy paszportowej. No ale to w sumie to są wyprawy z petardem, nie? Właśnie wypłynęliśmy i tutaj macie tą latarnię, którą chcieliśmy wczoraj zwiedzić, ale niestety było zamknięte wejście. Dobra, została nam jeszcze odprawa paszportowa po marokańskiej stronie. Tam gościu siedzi w okienku, podchodzicie do niego, załatwiacie temat. Możecie sobie spokojnie wychodzić z promu. Okazuje się, że musimy wypełnić jakiś formularz jeszcze wjeżdżający do Maroka, także bez tego nie wejdziecie. Paszport plus to. Moi drodzy, wychodzimy z promu i oficjalnie jesteśmy na stronie marokańskiej. Dostałem SMS-a przed chwilą od naszego kierowcy. Nasz kierowca będzie czekał koło meczetu, więc dajemy jeszcze raz paszporty. Marcinku, bez kolejek, bez niczego. Wszyscy czekają w kolejce, a my żeśmy sobie wyszli tylnym wyjściem. Pominęliśmy wszystko. Chłopaki z petardy. 3 minuty, oni tam czekają. Potrafią sobie ale radzić, tak? Zobacz, jaki będzie załadunek. Okej. Okay. Nie będzie łatwa droga. Zobaczcie załadunek. Wyszliśmy już, jeszcze raz nam sprawdzili paszporty. Pieczątki, nie? Pieczątki trzymamy wbite, bo to jest chyba dla nich najważniejsze. Teraz idziemy tam do tego meczetu. Koło niego będzie czekał właśnie kierowca, tak żeśmy już wspomnieli. Ciśniemy na naszą miejscóweczkę. Miejmy nadzieję, że będzie bomba. Jest jedna rzecz, którą byśmy chcieli, abyście zrobili, bo tego zawsze nie mówimy, bo zawsze zapominamy. Tak. Zostawcie subskrypcję, polajkujcie film, zostawcie komentarz, udostępnijcie po prostu. Jeżeli chcecie, możecie nas wspierać na Patronite, link będzie również poniżej filmu, także serdecznie zapraszamy. Każda pomoc jest wskazana, będzie nam po prostu łatwiej i będziemy wam mogli pokazywać lepszy content, tak? Okay. Więc tyle, także ciśniemy już. Do samochodu Renault Kangoo na nas będzie czekało. Przejście w ogóle jest takie, wchodzicie sobie na górę schodami, tak, schodami do góry, idziecie tym rękawem do wyjścia. No i tutaj właśnie sobie wsadzacie do bagaż do tego. No i ona po prostu przelatuje sobie przez tę maszynę.
No i witamy z powrotem. W każdym razie wyszliśmy już z tego miejsca odprawowego. Od razu nas za ruskich wzięli. Od razu nas wzięli za ruskich. A potem jak powiedzieliśmy Polska, to dzień dobry było. Było dzień dobry, tak. Przyjmie miło, zaczepiają nas, 5 euro, podjazd. Ale naprawdę nie chcemy, no wiadomo, że chcą zarobić, umówmy się, tak? My po prostu mówimy, że nie potrzebujemy żadnego człowieka, który nas tutaj oprowadzi, bo mamy gościa umówionego, więc nie ma takiej potrzeby. Teraz tylko wypatrujemy Renault Kangoo, bo tym samochodem miał po nas ktoś podjechać. Jeżeli chcecie się nauczyć po arabsku stop, to łatwo można sobie to wyobrazić jako sanki Mikołaja. No i tyle, no Mikołaj z tym sanie Mikołaja, no nie zobaczymy. Powiem wam szczerze tak, zawsze się zastanawiałem, czy arabski język może być trudny. No kurde, nie jest trudny, tak? No, no, thank you. No, well, thank you. We have a taxi. No już nas tutaj widzę gościu, na taksówkę namawiał, więc arabski nie jest taki trudny, jakby wam się wydawało, tak? Bo stop to są po prostu sanki Mikołaja. Sanki Mikołaja z dwoma główkami i trzema kropkami. A widzę Renault Kangoo. Już tam czeka, już go widzę z przodu. Drugo. Także to, a tam na przodzie. Widzicie tam dokładnie tam z przodu? No to z Renault Kangoo. Skręcimy sobie tutaj szybkiego shota i ciśniemy. To jest nasz kierowca właśnie, tak? Który nas będzie zawoził na docelowe miejsce. Super, bajka. Widać, że temat jest dograny. Pan tutaj na nas fajnie czeka, więc nie ma żadnej obsówki. Samochodzik mamy tutaj, może lata świetności ma za sobą, ale jest ok. Ty siadasz z przodu, ja siadam z tyłu. How are you? Fine? We are fine, thank you. Very good. How are you? Fine. Good. We are very happy that you could actually come and pick us up. Okay. Thank you. You're welcome. Thank you. It's possible to get to the shop? Yeah. Buy some water or yes. Local beer? You have local beer? Something like this? Local alcohol? Local beer. Oh, local beer. No? I don't know. Okay. But, coś mi się wydaje, że piwa tutaj nie kupisz. Tak. Że udało się to zorganizować, że tutaj nas pan podbierze, bo jazda tego miejsca, w którym się zatrzymujemy, zajmuje około godziny czasu, więc no nie jest mało, tak? Płynęliśmy promem godzinę, tutaj jest godzinę, więc nie jest to blisko samego Tangeru. Wybraliśmy takie fajne miejsce, żeby było trochę dzikości. Są góry, jest jezioro, wioska, więc naprawdę będzie wam się podobało, na pewno nam również. Czy tam polis pan? Yeah. My właśnie zatrzymywać się za długo, ponieważ żeby nie było, że tu nie wolno, więc a nie chcemy zapłacić po prostu mandatu. Nie byłoby to odpowiednie. A tu macie gościa, który steruje ruchem, proszę bardzo. Chytry wyskoczył na szybko do sklepiku, zakupić kilka rzeczy. I my tak po prostu kręcimy się dookoła, tylko i wyłącznie dlatego, żeby po prostu nasz kierowca nie zapłacił mandatu. Ale zaraz będziemy jechać, chytry tylko na 5 minut wyskoczył, więc zrobi zakup i jedziemy dalej. Dobra, przechodzę na drugą stronę drogi, bo chytry gdzieś się zagubił w tym wszystkim. Tutaj pieszy w ogóle nie ma pierwszeństwa, więc trzeba uważać. Idę go znaleźć, on gdzieś tam w sklepie siedzi. O, chodź. Dobra, znalazłem go. Proszę bardzo. Stary, szuka, mówię, idę w górę. Okej. Okay. Razem w górę, każdą no. Ulicę. Ja mówię, wyskoczę. Jest lipa. Wyskoczę, mówię, i pójdę do ciebie, mówię, bo pewnie się zagubił chłop. Nie, no, ja po ulicy. No. Dobra, zadzwonię do ciebie, szybko zeta, nie? Może włączysz. Nie ma takiej opcji. A tam mieliście stać? Nie, on zawrócił. Jeżdżą jak wariaty stale. To nie jest Polska. Dobra, to nie jest Polska. Jak się nie uważasz, to cię mogą chłopie rozjechać jak naleśnika. My friend, no, ja sorry. Dobra, siedzę sobie z przodu. Jedziemy już tutaj z panem do naszej destynacji.
Powiem wam szczerze, ten pan jest bardzo miły. Zna bardzo dobrze angielski, dlatego że ogólnie uczył się, studiował angielski w szkole, więc bardzo miło się z nim rozmawiało. Nie nagrywałem tego wcześniej. Wam teraz tak wam pokrótce powiem. Mega fajny facet, bardzo przyjazny, a umiejętność mówienia po angielsku naprawdę tutaj bardzo, bardzo pomaga. Także kilka fajnych informacji od niego otrzymaliśmy, ale to pewnie wam powiemy później. Zapytałem tutaj pana, czym się zajmuje normalnie, co na co dzień robi lub robił, to mówi, że zajmował się po prostu wydobywaniem soli. Sól tutaj teraz w Maroku jest bardzo tania ogólnie, więc no nie za bardzo opłaca się ją wydobywać. Na Saharze z tego dużo tutaj pan powiedział, bo w związku z tym, że morze kiedyś tam było w tym miejscu, czy coś, i ono opadło, to wyprodukowała się po prostu sól sama z siebie, więc tego jest tam ogrom, więc w związku z tym najtańsze po to w kraju, więc tak naprawdę no, nie opłaca się tego tutaj, bym powiedział, produkować. Chyba nam samochód zgasł, tak? No, już zapalił się. Czy ten problem odyka? No, some noise was coming from time to time. Ale to wyczkę sprawdzę. Pan wjadąc samochodem, wyłącza go, jedziemy na luzie, po czym go włącza. Tadowo. Brilliant. O. Pan to sobie mówi, że jakieś takie dziwne odgłosy spod maski po prostu dochodzą, więc wyłącza, włącza, wyłącza, włącza, jadąc samochodem. To powoduje, że ten silnik się po prostu jakby, nie wiem, naprawia, prawda? No, także ciekawa sprawa, no ale to Renault, umówmy się, ono już jest bardzo stare, więc może się po prostu zepsuć, tak? Właśnie zapytałem pana, czy mięso z wielbłąda jest tutaj popularne. Mówi, owszem, jest popularne, ale na południu Maroka i tam regularnie po prostu jedzą mięso z wielbłąda. Tutaj na północy nie jest to, bym powiedział, zbyt popularne pożywienie. Chcieliśmy w ogóle z Kietrem spróbować tego mięsa z wielbłąda, przynajmniej zobaczyć, jak ono smakuje, no ale chyba nam się wydaje, że może być problem z tym. No ale zobaczymy, może akurat w tej wiosce, do której pójdziemy, może się okaże, że będziemy mieli możliwość spróbowania takiego mięsa. Jeżeli nie, no to trudno, no niestety nie zawsze możemy mieć to, co chcemy, tak? Powiedział, że w Maroku mają śnieg, tak? Co nas bardzo zdziwiło, no bo jak może być w Maroku śnieg, że to jest Afryka, nie? Ale okazuje się, że no faktycznie mają tutaj bardzo wysokie góry, ponad 4000 metrów mają, więc no nie ma się co dziwić, że tam będzie śnieg, tak? Tutaj pewnie nie, no wiadomo, bo to jest zbyt nisko, ale w górach jak najbardziej, tak? Tu nam jeszcze pan powiedział, że w ostatnich 10 latach Maroko bardzo ma problem z suszą. To znaczy, że po prostu bardzo mało deszczu jest. Wiadomo, że tu jest zielono, a gdzie liście tutaj... Ale powiedział też, że jak pada, to już pada na maksa, nie? Dokładnie, jak już pada, to już pada na maksa. No i jutro, z tego co widzimy, no to prawdopodobnie ma popadać deszcz trochę. Może nie dużo, ale ma popadać, tak? Ale ogólnie na południu Maroka jest ogromny problem z deszczem. No w ogóle tam jest Sahara, to już nie ma w ogóle czym mówić, tak? Jest sam piach. Ale mało mają deszczu przez ostatnie 10 lat, jak powiedziałem, i no i tutaj jest ten taki problem. No i już teraz możemy wam powiedzieć, że doświadczenie, marokańskie doświadczenie jest naprawdę interesujące, ponieważ odjechaliśmy może od tego miasta jakieś pół godziny i już widać tą taką dzikość, te dzikie tereny, pasterze, którzy stoją koło drogi i pasą świnie, krowy w takich typowych marokańskich strojach. Ciekawe naprawdę doświadczenie to jest. Widzimy już góry w swoim zasięgu. Co byście się nie spodziewali, że to od razu wyjedziecie z miasta i zaraz będziecie mieć góry. Tak, właśnie je tutaj widać. Ale cała ta natura, która tutaj jest, zielono, pięknie, tak żeśmy już powiedzieli. Przecudowne widoki, więc mega się cieszymy, że tutaj jesteśmy i mamy nadzieję, że wam również będzie się podobało. Tam jest taka wioska, te skały, zobaczcie u góry, naprawdę mega fajna petarda. A Chytry z tyłu, zamiast podziwiać tą naturę, to on się
to obrabia filmy, które może obrobić później, a później już tego, co tu zobaczymy teraz, nie zobaczy. Yo! Oj, co jest still wet. Dobra, pan tutaj mówi, że przez ostatnie kilka dni dosyć mocno padało, więc ziemia jest dosyć mokra. Basen jest. Basenik jest, zobaczcie sobie, proszę bardzo. Tam jest basenik. Okej. A tu jest to miejsce, gdzie się zatrzymujemy. Byłem super. Hello. How are you? Marcin. Hi. Adam, my name is. Hi. To jest ten właśnie człowiek, do którego pisałem, z którym rozmawiałem. Super. We are really appreciate it. Yeah. Really. Yeah. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Okay, let's go and see your place. Yeah. Okay. Let's go. Wow. First time in Morocco. First time in Egypt. First time in Morocco. Yeah. Oh, cool. Idziemy na górę. Alright. Okej. Okay. Ale wypas. No. Wow. Zobaczcie sobie. This is the view. Hello. Hey. That's the view. Witeczek. Proszę bardzo, zobaczcie sobie. Basenik na dole. This way is the Trzewszewin, it's very known. It's a beautiful city. The blue one, you know? The blue city, yeah. Yeah, it's this way. Tanger is behind. Behind, yeah. So it was a lake here. It was a big lake, I think 5 years ago. Mm-hmm. But you know, there's no rain. Yeah, but if you walk for like 5 minutes from here, you can see the view. The lake is still in the other side. On the other side. So that said that you can show some like caves or something like that. Yeah. Yeah. The cave is not a big cave. Mm-hmm. You know, it's only a small one. Yeah. Yes. This way, not far from there. Okay. Way, yeah, you can see the rocks right there. Yeah. Is there. Like 40 minutes. Okay, so 40 minutes. Not bad. Tak, idziemy jeszcze na górę. Wow. It's really beautiful. Zobaczcie sobie tutaj. Maroko, dzikie Maroko, takie odległe od miasta. Jest po prostu przepiękne. Nic, tylko ten domek. Kilka palm. Kurczaczki, które tam gdzieś piją w oddali.
teraz zobaczyć ten nasz pokoik, prawda, jak on wygląda. I teraz wam pokażemy. Mega fajny człowiek, mega fajni ludzie. Generalnie to jest syn z, razem ze swoim tatą, więc mega, mega fajna rodzinka. Okej. Okej. Zobaczcie. To jest ten pokój. Very nice room, very nice room. And that's the bathroom. Tu je macie łazieneczkę, proszę bardzo. Toaleta. Okej, okay, so his room. Okej. Okay, so that's my room, that's his room, yeah? Yeah, like you want, if you want to stay, you... I would rather not sleep, room. I would rather not sleep with him because he snores. Okej, so I can sleep here. Yeah, you can sleep here in somewhere. Spot on, yeah. Po prostu super. W związku z tym, że on chrapie, ja nie chrapę, to ja śpię tu, on śpi tam, wszystko. W związku z tym, że tutaj sobie zjemy jakiś obiadek, właśnie to nam coś przygotują, to nam tutaj pan pokaże. Jadłospis, proszę bardzo. Jadłospis tutaj macie generalnie, możecie sobie skorzystać z tego. Jeśli coś sobie tutaj chcieli zjeść, a nie mieli lokalnych pieniędzy, możecie zapłacić w euro. Czyli jak macie 70, odejmujecie 0, macie po prostu 7 euro. Co bierzemy? Tajni, chicken, barbecue, steak. Barbecue. Okej. Okay. Może zapytam się, co by tak ewentualnie... O, to masz 4,50, taniej, patrz, hamburger, chicken burger. Taniej. Nie, chyba wolelibyśmy w takim temacie zrobić sobie jednak. Okej, okej. Okay. Zapytamy się, co... Do tego sałateczka jakaś i koniec. Okej. Okay. Maroko salat, bierzemy to. What do you suggest we should try? Yeah, I think you should try the Moroccan way, that's the tagines. If you... Mm-hmm. I think you ever... The chicken one. Yeah. The chicken, the meat, the kefta. I think the meat is a special one. Yeah. Yeah. Okay. What kind of meat is it? The beef. Beef. Beef meat. Yeah. Okay. Yeah. So much that's salami, yeah. Okay. Salad can. This and this is good. Tajin is like this one. You see. Tajin. Only in Morocco. Okay. In Morocco. Okay. Now we have Moroccan salad. So we have two Moroccan salads. Okay. And maybe I'll have the chicken. You can have the beef. Tea, maybe Moroccan tea. Moroccan tea? Yeah. Yes, please. Oh yeah, Moroccan tea. Yeah. Thank you. Thank you. Okay. Super. No dobra. No to zamówiliśmy sobie kurczaka tajin. Kurczak, tajin, wołowinka, dwie marokańskie sałatki. Chcemy spróbować jednego drugiego. Dodatkowo zamówiliśmy sobie herbatkę marokańską. No nie mogłoby się obejść bez herbatki marokańskiej. Mogłem na tym promie kupić tą whisky. Bardzo dobrze, że nie kupiłeś w sumie, bo tutaj nie piją, byśmy wyglądali jak żule, kurwa. No, w każdym razie zajebiste jest to, że on ma swój pokój, ja mam swój pokój, po prostu bomba. Nie ma tu w ogóle ludzi, więc to też fajnie potęguje tą dzikość. A no mówmy się, że tutaj nic nie ma oprócz dwóch domów. Czyli no jest to dziko. Idziemy teraz tutaj właśnie na szczyt góry, właśnie tutaj z naszym przewodnikiem. Wziął ze sobą taką, bym powiedział, kosę, w razie czego, gdyby tutaj nas coś chciało zaatakować. Muszę go zapytać, czy czasem tutaj nie ma jakiegoś pola haszczu, bo czuję taki właśnie dosyć intensywny zapach. Marianek, to jesteś ty, wiesz? Mówię wam, że te kolce są takie ostre. Fuh, się poprzecinałem na rękach. W każdym razie, jak wylądujemy dronem, idziemy jeszcze na górę, na tą skałę, bo podobno może tam wejść. Nie jest to łatwe, ale wchodzimy, bo chłopaki z petardy nie odmawiają. Wiesz co, chytry? Wiem, życie na petardzie to bajka. Tutaj nasz przewodnik, właściciel tego obiektu. Julian tutaj szykuje jedzonko. To jest taki szocik, oni nie piją na co dzień. A tu jest pewnie z 80% volta. Mamy tak, ziemniaka, tak? I nóżkę od kurczaka.